Angelika Wiciejowska, witam i zapraszam na kalejdoskop Beskid News. A w wydaniu między innymi podsumowanie święta zmarłych, zbieraj makulaturę, ratuj konie, moto Mikołaje Bielsko-Biała, w trosce o bezdomnych. Zaczynamy! W szczytnym celu przed hipermarketem Auchan w Bielsku-Białej w dniach 21 do 30 października odbyła się cykliczna akcja zbierania makulatury. Organizowana przez klub Gaja akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie jak zawsze spotkała się z życzliwością i dużym zaangażowaniem mieszkańców Bielska i okolic. Do specjalnie oznakowanego kontenera można było wrzucić stare gazety, zniszczone książki, kartony, zadrukowane kartki papieru, tekturowe opakowania czy zapisane zeszyty. Na podstawie wstępnych szacunków można określić, że do kontenera trafiło około 6 ton makulatury. Zakupione przez klub Gaja w okresie poprzednich 5 lat konie trafiły m.in. do organizacji prowadzących hipoterapię, małych gospodarstw rolnych i agroturystycznych. 1 listopada jak co roku zgromadził na cmentarzach wielu ludzi odwiedzających tych, którzy od nas odeszli. Święto zmarłych to czas refleksji nad przemijaniem, czas wspomnienia tych, którzy już od nas odeszli. Jakie uczucia i obrazy pozostawili w naszej pamięci? Co my sami pozostawimy w pamięci bliskich, kiedy przyjdzie nam odejść? Czy odchodząc, pozostawimy po sobie jedynie wypalane promieniami słońca i spłukiwane kroplami deszczu krótki napis, a wykute w nagrobnym kamieniu kilka liter i dat świadczyć będzie o naszym istnieniu? A może przyjdzie nam spocząć w zaniedbanym i od wielu lat nieodwiedzanym przez nikogo bezimiennym grobie z zatartymi przez czas literami? Coraz bardziej popularną, szczególnie wśród młodzieży, staje się aktywna forma uczczenia pamięci zmarłych. Horror Run, czyli halloweenowy bieg nocny na Kozią Górkę, jest jednym z takich pomysłów. I tym razem nie zabrakło chętnych oraz nietuzinkowych pomysłów wybieranych na tę okoliczność. O tym, jak święto zmarłych przebiegło w naszym mieście, zapytaliśmy młodszego aspiranta Bartłomieja Kapiasa z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz zastępcę komendanta Bielskiej Straży Miejskiej Krystiana Kowalczyka. Policjanci na terenie powiatu bielskiego obsłużyli 47 kolizji drogowych. Są to zdarzenia, gdzie nie było osób rannych. Doszło do 2 wypadków drogowych. Jeden w piątek to było potrącenie pieszej na oznakowanym przejściu dla pieszych w Czechowicach-Dziedzicach. Drugi wypadek drogowy, gdzie również osoba została ranna, to był wypadek w Czechowicach na skrzyżowaniu ulic Narutowicza ze Szkolną. Tam kierujący, który pod wpływem alkoholu jechał, uderzył w bariery, następnie pojazd wydachował. Na szczęście tam nie było pieszych, nikt nie został potrącony. Jedyną osobą, która ucierpiała, to był właśnie ten kierujący. Możemy się pochwalić, że mniej mamy wypadków drogowych. Tych wypadków u nas na terenie powiatu było tylko 2. Oczywiście akcja jeszcze trwa. Miejmy nadzieję, że będą tylko 2. W zeszłym roku mieliśmy tych zdarzeń, tych wypadków drogowych 7. Zatrzymaliśmy w zeszłym roku 11 kierujących, którzy wsiedli za kółko pod wpływem alkoholu. W tym roku tych kierujących jest 6. Dzisiaj rano również w rejonie cmentarza policjanci zatrzymali kierującego, który kierował samochodem powyżej 0,5 promila, czyli tak zwany popełnił przestępstwo drogowe. W trakcie 5-dniowej akcji Znicz 2016 nad zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w rejonie bielskich cmentarzy udział brało ponad 60 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Nasze działania przede wszystkim polegały na wsparciu Wydziału Ruchu Drogowego Bielskiej Komendy. Ponadto strażnicy miejscy w
w trakcie trwania długiego weekendu patrolowali w szczególności w godzinach wieczornych oraz nocnych rejony cmentarzy pod kątem kradzieży. W tych dniach nie doszło do szczególnych zdarzeń na terenie miasta. Można uznać, że ten okres długiego weekendu Wszystkich Świętych był spokojny. Uroczystości w Kościele Ewangelickim w Cieszynie rozpoczęły ogólnopolską inaugurację obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji. Ogólnopolską inaugurację obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji rozpoczęła uroczysta msza święta, w której udział wzięli m.in. prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej ksiądz Adrian Korczago, biskup bielsko-żywiecki ksiądz Jerzy Urbaniec, przedstawiciele prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i rządu, a także marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, posłowie, władze administracyjne i samorządowe oraz licznie zgromadzeni wierni. Wyjątkową oprawę uroczystością nadały dźwięki zabytkowych organów, pieśni churalne oraz występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Wygłoszone przemówienia podkreśliły znaczenie i wagę procesu reformacji w Kościele. Inauguracja obchodów 500 lat reformacji w Polsce. To szczególne wyróżnienie, że wydarzenie o charakterze ogólnopolskim odbywa się w naszym regionie. Regionie wyjątkowym ze względu na wieloletnie, zgodne uistnienie kultur, religii i narodowości. Podczas krótkiej prezentacji ukazane zostały tezy zawarte w przesłaniu Marcina Lutra, dające początek ważnym przemianom w Kościele. Wtedy jedności Kościoła wystarczy zgodność w nauce Ewangelii i udzielaniu sakramentów. Nie jest to konieczne. Wieczorem odbył się uroczysty koncert muzyki organowej oraz występy chórów. Koncert stał się równocześnie doskonałą okazją na zwieńczenie prac związanych z remontem zabytkowych organów. Podczas koncertu proboszcz parafii ksiądz Janusz Sikora opowiedział licznie zgromadzonym w kościele uczestnikom o trudnościach, które w efekcie końcowym złożyły się na niemały sukces ukończenia tego niełatwego dzieła. Ksiądz proboszcz zapowiedział rozpoczęcie cyklu koncertów organowych, na które zaprosił wszystkich miłośników muzyki organowej. Także naprawdę było to wielkie przeżycie. Czy siatkówka może zajść za skórę? O tym niewątpliwie przekonała się jedna z fanek tej dyscypliny sportu, zapraszając jednocześnie na konkurs organizowany przez klub kibica BBTS Bielsko-Biała i Heartic ING. Witam serdecznie, nazywam się Kamil Kwasowski i właśnie przeprowadzam wywiad z dzielną dziewczyną z klubu kibica Bielsko-Biała. Powiedz mi, skąd się wziął twój projekt na ten tatuaż? Projekt? Od zawsze podobała mi się siatkówka, była to moja pasja, kawałek życia i w końcu zdecydowałam się na tatuaż. Bardzo, bardzo dobry pomysł, bardzo odważny. Słyszałem, że tu organizujecie również konkurs. Powiedz szczegóły tego konkursu. Konkurs polega na wymyśleniu jakiejś grafiki, bądź zdjęcia, bądź rysunku na temat siatkówki. Do wygrania jest darmowa sesja w Heretic Ink Studio Tatuażu. Jeżeli ktoś chciałby poznać szczegóły, zapraszam na fanpage klubu kibica BBTS Bielsko-Biała. Dziękuję bardzo. Siatkówka zachodzi za skórę, jak mówią, co jest temat przewodni tego projektu. Pozdrawiam i zapraszam do udziału w konkursie.
1 listopada w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego ruszyła infolinia o bezpłatnym numerze telefonu 987, pod którym można uzyskać informacje o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia funkcjonuje całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmuje swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach opracował plakat upowszechniający funkcjonowanie infolinii. Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Stowarzyszenie Moto Mikołaje Bielsko-Biała w tym roku już po raz 9 organizuje miesięczną kwestę w gminie Park na rzecz podopiecznych Domu Dziecka na ulicy Pocztowej w Bielsku-Białej. Środki zebrane podczas kwesty pozwolą na zakup wymarzonych prezentów. Od 4 listopada do 6 grudnia dakarowy quad Rafała Sonika oraz motocykl zostaną ustawione na mikołajkowym stanowisku w Centrum Handlowym Gemini Park, a ponad 100 wolontariuszy wyposażonych w stosowne identyfikatory będzie kwestować na rzecz Domu Dziecka. 4 grudnia w samo południe sprzed Gemini Park motocykliści przebrani za Mikołajów pojadą na motocyklach wręczyć dzieciom z Domu Dziecka prezenty. A teraz zobaczmy, co przygotowało dla nas kino Helios. Kino Helios zaprasza na 4 premierowe pokazy. Przełęcz Ocalonych. Schyłek II wojny światowej. Wśród setek tysięcy amerykańskich żołnierzy trafia tu Desmond Tedos. Sanitariusz. Podczas najcięższych starć, wielokrotnie ryzykując życiem, wydostaje z ognia walki ponad 70 rannych żołnierzy. Tak rodzi się legenda bezbronnego bohatera. Miłośników thrillerów i filmów psychologicznych zapraszamy na polski film Jestem mordercą. Thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z początku lat 70. Główny bohater filmu, Janusz Jasiński, jest młodym porucznikiem milicji. Po kolejnych niepowodzeniach śledztwa w sprawie brutalnych zabójstw kobiet zostaje mianowany nowym szefem grupy dochodzeniowej. Trolle to propozycja Heliosa dla miłośników 2, jak i 3D. Tytułowe trolle to przepełnione radością życia rozśpiewane stworki. Magiczna kraina troli zmieni się na zawsze, gdy jedna z jej mieszkanek, Poppy, wyruszy z misją ratunkową, która zaprowadzi ją w szeroki, nieznany dotąd świat. Na koniec, specjalnie z myślą o młodzieży, przygotowano film Za niebieskimi drzwiami reżyserii Mariusza Paleja. Film ten zabiera widzów w niezwykłą podróż. Jest w nim wszystko, co kochają dzieci. Ciekawi bohaterowie, tajemnicze potwory i nowi przyjaciele, magiczne, kolorowe ptaki. A teraz czas na konkurs, w którym do wygrania 3 podwójne zaproszenia na dowolny seans w bielskim Heliosie. Aby wziąć udział w losowaniu, należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie, kto wyreżyserował film Przełęcz Ocalonych. Odpowiedzi wysyłajcie na adres redakcja@beskidnews.pl. W tytule maila wpiszcie hasło Konkurs Helios, a w treści oprócz poprawnej odpowiedzi podajcie swoje imię i nazwisko. Na Wasze maile czekamy do wtorku 8 listopada do godziny 10. Powodzenia! 3 listopada podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim medal z wizerunkiem księdza Józefa Lądzina odebrał Wojciech Waligura z gminy Porąbka. Medal przyznawany jest przez Starostwo Bielskie od 1999 roku w związku z obchodami Święta Niepodległości. Ta niezwykła nagroda to uhonorowanie osób, które swoją działalnością społeczną, artystyczną, kulturalną i samorządową wnoszą trwałe humanistyczne wartości w życie społeczne powiatu bielskiego. Stając tutaj, dziękując Państwu w kapitule za wybór, muszę podziękować jednej osobie będącej tutaj na tej sali, która pozwala mi od 1989 roku, gdzie jesteśmy razem, mojej żonie Barbarze, serdecznie dziękuję, bo jakby nie ona, to nie mógłbym spełniać swoich pasji, pracować niejednokrotnie poświęcając czas rodziny z dziećmi, młodzieżą, z ludźmi niepełnosprawnymi, organizując to wszystko, co zostało przedstawione. I za to jej serdecznie tutaj wobec Państwa dziękuję. I jeszcze raz dziękuję za tą nagrodę. Dziękuję bardzo. Jeśli chcesz sprawdzić moc swojego talentu wokalnego, ukończyłeś 16 rok życia, chcesz powalczyć o wspólny występ na estradzie z Anną Treter, umożliwi Ci to Andrychowska Fabryka Muzyki Niezwykłej. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.kulturaandrychów.eu. Na dziś to już wszystko. Zapraszam na kolejne wydanie Kalejdoskopu. Do zobaczenia.